Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat coraz głośniejszej sprawy, czyli budowie metra w Krakowie. Wydaje się, że powstanie metra w stolicy Małopolski jest bardzo wysoce prawdopodobne. Utworzono już nawet Radę Naukowo-Techniczną. Rada ma na celu doradzać prezydentowi Krakowa w jak najlepszym zrealizowaniu inwestycji. Znamy już nawet przybliżoną trasę krakowskiego metra i inne szczegóły projektu. Jakie są najnowsze informacje i kiedy możemy spodziewać się większych konkretów? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu rp.pl pod tytułem Metro w Krakowie. Co wiadomo do tej pory? Terminy, trasa, koszty. Autorstwa pani Małgorzaty Krzyształy. Oraz artykuł na portalu inżynieria.com pod tytułem Metro w Krakowie. Wyzwanie większe niż w Warszawie. Autorstwa pana Łukasza Madeja. O planach budowy metra w Krakowie mówi się już od dłuższego czasu. Bardziej poważnie na ten temat zaczęło się dyskutować w 2014 roku, kiedy to mieszkańcy Krakowa w referendum opowiedzieli się za budową metra w stolicy Małopolski. Jednak przez następne lata nic konkretnego się nie działo. Jednak obecnie coraz więcej się dzieje wokół planów realizacji tej inwestycji. Obecny prezydent Krakowa ogłosił, że budowa metra w mieście jest obecnie jednym z głównych priorytetów na najbliższe lata. I można powiedzieć, że prezydent Krakowa idzie za ciosem. I jest coraz więcej informacji na temat planów budowy metra. Jak informuje portal rp.pl, projekt budowy metra w Krakowie wkroczył w nową fazę. Zostały podjęte pierwsze decyzje administracyjne oraz utworzono Radę Naukowo-Techniczną, w której znaleźli się eksperci mający doradzać prezydentowi Krakowa w sprawach związanych z inwestycją. Jak dalej informuje portal rp.pl, władze miasta są zdecydowane na budowę metra i planują rozpoczęcie pierwszych prac w 2028 roku. Zaznaczają, że jest to inwestycja, którą aprobuje większość mieszkańców. Stanisław Mazur, zastępca prezydenta, przyznał, że powstanie metra mogłoby rozwiązać problem korków, dojazdu do dzielnic peryferyjnych oraz ułatwić walkę ze smogiem. A jak miałoby wyglądać metro w Krakowie? Jak czytamy w źródle? Zgodnie z przygotowanym planem, w pierwszej kolejności miałaby powstać linia łącząca wschód i zachód miasta, a konkretnie Nową Hutę i Bronowice, przez centrum Krakowa. Obecne władze będą mogły skorzystać z dokumentacji przygotowanej za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego, gdy rozważano pomysł budowy premetra i powstanie tunelowych rozwiązań dla tramwaju. Jak informuje portal rp.pl, pierwszy etap budowy ma obejmować odcinek od skrzyżowania ulicy Rejmonta i ulicy Piastowskiej do miejsca realizowanej obecnie linii krakowskiego szybkiego tramwaju, ulica Meissnera i Mistrzejowice w okolicach Ronda Młyńskiego. Odcinek ten ma 6 km, a szacunkowy koszt jego budowy wyniesie 3 miliardy złotych. Budowa metra w tym miejscu pozwoliłaby na skomunikowanie ronda Polsatu z centrum i następnie z ulicą Piastowską. Budowa tego odcinka jest przewidywana na lata 2028-2032. Władze planują, aby wraz z pracami przygotowawczymi do budowy pierwszego odcinka były prowadzone działania w kierunku przedłużenia linii na wschód i zachód. Mają one rozpocząć się już w 2025 roku. Drugi i trzeci etap zakłada budowę linii o łącznej długości około 20 km. Koszt tych dwóch etapów jest szacowany na 10 miliardów złotych. Budowa całej pierwszej linii wyniesie zatem około 13 miliardów złotych. Jednak sama budowa to nie wszystko. Bardzo dużą część kosztów stanowi zakup taboru, czyli wagonów i pociągów metra. Jak podaje portal rp.pl, oprócz tego konieczny będzie zakup taboru za około 1,5 miliarda złotych. Jak przyznaje wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur, linia wschód-zachód ma być bazową, a miasto potrzebuje w sumie trzech linii. Mogłyby być one poprowadzone w kierunku Klinów i Bieża Nowa. Władze będą przygotowywać ogólny plan dla miasta, którym zostanie uwzględniona budowa kolejnych odcinków. Ważnym etapem związanym z budową metra w Krakowie było powołanie Rady Naukowo-Technicznej. Jak czytamy na portalu rp.pl, podano skład Rady Naukowo-Technicznej do spraw metra. Zasiądzie w niej 17 ekspertów z różnych dziedzin.
Osoby te będą odpowiedzialne za różne aspekty budowy, od finansów przez budowę tuneli, aż po sprawy społeczne. Oprócz profesorów z krakowskiej AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego do Rady zaproszono naukowców z innych polskich uczelni oraz osoby, które brały udział w budowie warszawskiego metra. Jednym z członków jest prezes metra warszawskiego, Jerzy Lejk. Rada jest kierowana przez profesora Andrzeja Szaratę, rektora Politechniki Krakowskiej. Specjaliści mają podzielić się swoją wiedzą związaną m.in. z konstrukcjami budowlanymi, geologią, cyberbezpieczeństwem i oddziaływaniem metra na otoczenie. Rada ma zbierać się raz na kwartał, jednak zespoły tematyczne raz na 2-3 tygodnie. Zadaniem ekspertów będzie opiniowanie zagadnień związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją metra, a także przygotowanie ekspertyz. Członkowie Rady będą pracować społecznie. Jednak, jak zaznaczył prezydent Aleksander Miszalski, w przypadku konieczności przygotowania bardziej szczegółowych i większych raportów możliwe będzie zawieranie umów. A jaki może być harmonogram prac na najbliższy okres? Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu dotyczącego oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Analizowany jest także potok ruchu pasażerskiego oraz aspekty ekonomiczne. Ten etap ma zakończyć się pod koniec 2024 roku. W czwartym kwartale tego roku zostanie również powołany zespół i Rada Budowy Metra. Do połowy 2025 roku miasto ma uzyskać decyzję środowiskową dla pierwszego etapu budowy. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Następnie wybór wykonawcy i zawarcie z nim umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W dalszej kolejności zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Po wyborze wykonawcy zostanie z nim zawarta umowa. Jak informuje portal rp.pl, plan zakłada jednak, że wszystkie prace projektowe zostaną sfinalizowane do końca 2028 roku. Jeśli chodzi o samą budowę, miasto chce zacząć od tunelu pod ścisłym centrum Krakowa. Działania związane z budową wschodniej i zachodniej linii połączonej z odcinkiem centralnym mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2025 roku. Od ogłoszenia przetargu na opracowanie materiałów do wniosku o decyzje środowiskowe i realizacyjne. W trzecim kwartale 2025 roku planowany jest wybór wykonawcy i zawarcie z nim umowy. W kolejnym etapie zostanie ogłoszony dialog konkurencyjny na wybór partnera prywatnego. Plany budowy metra w Krakowie robią się już coraz poważniejsze i sądzę, że trudno będzie ten proces już zatrzymać. Wygląda więc na to, że Kraków będzie drugim polskim miastem po Warszawie z działającą linią metra. To niewątpliwie poprawi komunikację w Krakowie i znacząco zwiększy komfort podróży po byłej stolicy Polski. Jestem ciekawy, czy Was te plany cieszą. Myślicie, że metro powstanie zgodnie z planem? Bardzo proszę o wyrażenie opinii w komentarzu. Zachęcam też do obejrzenia materiału na temat budowy M2 w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.